Witajcie na 300 Kultura. Ja nazywam się Grzegorz. Ja nazywam się Dawid. I będziemy nagrywać dzisiaj komentarz do dość gorącej sprawy, do nominacji aktorskiej Geralta w serialu Wiedźmin Netflixa. Henry Cavill, co myślisz? Znaczy, tak, to informacje może najpierw za kulis, że nagrywaliśmy to już wcześniej, ale nagranie miało swoje problemy techniczne, więc musimy to zrobić raz jeszcze. Więc już nie będzie takiej gorącej reakcji, jak wtedy, kiedy się dowiedzieliśmy. Ale i tak jeszcze emocje chyba, wydaje mi się, nie opadły. Znaczy, ja jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony. W ogóle się nie spodziewałem, bo wiem, że pojawiały się wcześniej te plotki o tym, że niby Cavill jest zainteresowany, jak go pytali, ale no, który aktor tak nie odpowiada, jak go pytasz o jakąś rolę? No, zawsze powiedzą ci bezpiecznie, tak, jestem zainteresowany i dlaczego miałbym nie być, nie? No bo też po co sobie zamykać taką drogę, jak powiedzieć od razu, nie, tak, gdzie tam Wiedźmin? No ale tym bardziej wiesz, że Cavill też jest, i o tym się wszyscy raczej wiedzą, że on też jest graczem. Jest przecież ta historia ze Zackiem Snyderem, że dzwonił do niego, żeby mu zaoferować rolę Supermana, a ten wypełniał tam jakiegoś questa w World of Warcraft czy w jakimś innej grze, więc dopiero później odebrał. I kiedy wypowiadał się o Wiedźminie, też mówił, że grał w gry i podoba mu się świat, podoba mu się to wszystko, ale to wszyscy brali tak raczej z przymrożeniem oka, jakoś taką poprawną odpowiedź, taką dosyć bezpieczną, żeby sobie, wiesz, nie zamykać jakichkolwiek tutaj opcji. No, się okazało jednak, że to prawda i ja jestem zadowolony. Ja bardzo lubię Henry'ego Cavilla, uważam, że jest dobrym aktorem. Ci wszyscy, którzy mówią, że jest zagrzeczny, no to polecam obejrzeć ostatnie Mission Impossible, gdzie Henry Cavill wcale nie gra grzecznego chłopca. Jest taki bardzo szorstki. Więc super, no super. Ja się cieszę, bo to wiesz, też jest aktor z takiego już chyba, można powiedzieć, topu Hollywood. No i będzie grał też w produkcji bliskiej tutaj naszemu sercu, bo to nasza, że tak powiem, rodzime dobro narodowe, czyli Wiedźmin. Dokładnie. Znaczy, ja jestem zadowolony, ale też zaskoczony byłem troszkę po tej nominacji, bo śledząc wszystkie jakby te doniesienia wokół filmu, to raczej skłaniało się do tego, że aktorem, który grającym Geralta będzie ktoś z niższej półki, ktoś mniej znany, tak? Nie będzie tej charakterystycznej twarzy takiej hollywoodzkiej, no bo też film, też serial nie ma zbyt dużego budżetu, nie ma tak ogromnego budżetu, więc no, jest to zaskoczenie, ale z drugiej strony to jest takie potwierdzenie chyba tego, że Netflix bardzo stawia na ten serial. Bardzo stawia na ten serial, zatrudniając właśnie takiego, a nie innego aktora. Twarz hollywoodzką, wiesz, gościa na dorobku, ale już z drugiej strony znanego. Ale też takiego z nieograną twarzą. No to nie jest ktoś na miarę, nie wiem, Brada Pitta, którego widziałeś w dziesiątkach filmów, nie? Cavill ma kilka tych pozycji takich mocnych, ale z drugiej strony, jak tak przejrzałem komentarze, to nie wszyscy go kojarzą z czegoś innego poza Supermanem. No nie. Właśnie, no, Superman to jest taka najbardziej charakterystyczna z jego ostatnich ról. No, nie dziwić się, gra, wiesz, w końcu, wiesz, ostatniego syna Kryptonu, człowieka ze stali. Prawdopodobnie jednego z trzech najbardziej rozpoznawalnych superbohaterów w ogóle na świecie, obok Spidermana i Batmana. Fakt, że ten Superman był jaki był, ale ja jestem spokojny, ja, wiesz, doceniam jego umiejętności aktorskie. I wiesz, ja nie mam takiego przywiązania, bo wiem, że pojawiały się głosy, że Cavill jest trochę za duży, że on nie będzie trochę pasował do tej roli, ale wiesz, ja nie mam takiego, na przykład z mojej perspektywy. No wiesz, ja nie grałem w gry, nie czytałem też książek, więc nie znam tego całego lore aż tak dobrze jak tutaj, nie wiem, na przykład ty, więc kogokolwiek by nie wybrali, ja bym podchodził do tego z czystą kartą. A teraz raczej będę podchodził z jakimiś nadziejami, obietnicami, bo lubię tego aktora po prostu. Nie powiem, że jestem jakoś jego wielkim fanem, ale po prostu lubię go i podoba mi się ten wybór. I tak jak powiedziałeś, to świadczy też o tym, że wiesz, wybierając takiego aktora z, można powiedzieć, topu teraz Hollywood, no widać, że Netflix będzie starał, czy będzie stawiał na tą produkcję,
No bo będzie, wiesz, reklamował. Będzie reklamował ten serial właśnie twarzą Cavilla. Więc skoro, wiesz, ludzie go kojarzą, no to pomoc Henry Cavill, Wiedźmin, to czemu by nie sprawdzić, nie? Więc to fajnie w sumie, że Netflix. Tylko, wiesz, zastanawia mnie jedna rzecz, bo ten serial mówiło się, że nie będzie mieć aż takiego budżetu, więc pytanie, jaką część budżetu zje Cavill, pensja dla Cavilla. To też nie jest tani aktor, nie? I czy to nie jest tak, że właśnie to będzie tak, że zatrudnili jego jako takiego znanego, no a reszta to będzie takich trochę, nie chcę powiedzieć no-name'ów, ale takich mniej znanych aktorów i po prostu ta pensja, ta garza przeznaczona na właśnie zatrudnienie od twórców głównych ról. No pytanie, czy starczy właśnie pytać pieniędzy na inne postacie, czy starczy też na jakąś, powiedzmy, może nie gwiazdę, ale kogoś też takiego znanego, rozpoznawalnego. I tu mam na myśli głównie chyba Yennefer, bo to z tego, co mówiła producentka serialu, ona ma też odgrywać bardzo dużą rolę. No dokładnie, znaczy ja gdzieś czytałem, że Cavill ma dostać taką najwyższą możliwą Netflixową stawkę serialową, to się mówiło o 500 tysiącach dolarów za odcinek. Nie wiem, czy to jest mało, czy to jest dużo, czy takie są zasady po prostu w Netflixie, ale też tak mi się wydaje, że jeśli oni współpracę zaczęli, to jest ona rozpisana nie na sezon, tylko powiedzmy na 2 albo 3, jeśli ten pierwszy się sprzeda dobrze, a dzięki Cavillowi może sprzedać się nawet bardzo dobrze, no umówmy się, bo to nie jest byle jaki aktor. To powiedzmy w tym drugim czy trzecim sezonie te zarobki jego mogłyby jakoś stosownie wzrosnąć. A czy co do Yennefer, bo mówisz, pytasz się, czy ewentualnie też jakaś gwiazda by tam mogła wystąpić. Ja bym tam chętnie widział Eve Green jako Yennefer. No w sumie fajnie, no ale no wiesz, no może już nie być na to pieniędzy. No bo to też jest jakby druga hollywoodzka gwiazda, no to wiesz, kobieta, która gra w Bondzie i tak dalej, nie? Ale chyba tam będzie jakaś mniej znana jednak osoba, są jakieś pierwsze przecieki dotyczące tej osoby, więc to jest raczej jakaś babka z castingu, naprawdę mniej znana. Ale to w sumie może i dobrze, chociaż wiem, że w odróżnieniu od tego naszego polskiego serialu, gdzie jakby no, możesz się śmiać. Mogę już? Możesz. Gdzie tam Yennefer w ogóle była potraktowana jako taki dodatek do Geralta, wiesz. Kobieta przypadkowa, jego wielka miłość, czarodziejka, ale wokół niej nie było budowana żadna fajna fabuła, a przecież w książkach było tak, że Yennefer była naprawdę równoprawną postacią, potężną czarodziejką, tak? To ona w wielu przypadkach kierowała losem Geralta i tu podobno ma być tak samo. Pytanie, jak ten kontrast wypadnie, taki znany aktor jak Cavill Geralt i jakaś mniej znana aktorka, no to muszą wybrać kogoś naprawdę mega charyzmatycznego, no bo taka była Yennefer też, nie? Nie, to na pewno. Wiesz, no pewnie będą jeszcze jakieś próby wspólne z Cavillem. Znaczy, wiesz, jak wybiorą tą aktorkę, gdzie chemia będzie najlepsza. Znaczy, mam nadzieję, że tak zrobią, bo co do aktorskich umiejętności Cavilla możemy być pewni. Co do tych aktorów, których wybiorą do pozostałych ról, no nie wiemy jeszcze, bo nie wiemy, kto to będzie, więc ciężko tutaj cokolwiek spekulować. No niemniej, no ja czekam. W sumie teraz czekam chyba jeszcze bardziej na tą produkcję niż wcześniej, bo no, nazwisko przyciąga, no nie czarujmy się. Nazwisko gościa, który grał, wiesz, Supermana, który grał przecież ostatnio w Mission Impossible, też w bardzo dobrym filmie, na pewno będzie przyciągać i, wiesz, reklamowanie tej produkcji takim aktorem właśnie powoduje, że chyba Netflix będzie starał się stawiać, nie? Bo to w którym roku ma wyjść? W 2020? No najprawdopodobniej. Ponoć zdjęcia mają ruszyć nawet pod koniec października tego roku. No ale to jest taka nieoficjalna wiadomość. Wiesz, no to tam w tym 2020 też będzie trochę konkurencji, jeśli chodzi o seriale fantasy. Bo będzie i ten ten serial rozgrywający się w świecie Władcy Pierścieni, w świecie stworzonym przez Tolkiena od Amazona. Będzie również przecież bardzo możliwe, że HBO zrobi spin-off Gry o Tron. Więc no konkurencja tutaj będzie. Więc jeśli Netflix wytacza takie działa, to właśnie pokazuje, że może rzeczywiście wierzą w tą produkcję, wierzą, że się zwróci i zainwestują trochę więcej pieniędzy. Wiesz, może odniesie na tyle duży sukces, że w kolejnych sezonach
będzie jeszcze lepiej. Pierwszy, ale to też mówiłeś, że na pewno Cavill nie podpisze tylko kontraktu na sezon, ale to pewnie też już na trochę dłuższy okres czasu. Netflix sobie na pewno takie coś zabezpieczył w razie, gdyby, powiedzmy, Wiedźmin okazał się hitem, powiedzmy, na miarę Stranger Things, które też tak wyszło trochę znikąd i wiesz, teraz jest flagową produkcją Netflixa. A słuchaj, nie wiem, czy śledziłeś te reakcje, które się pojawiły trochę po ogłoszeniu właśnie Cavilla nowym Geraltem. Nie, ja właśnie nie śledziłem, bo tak jak ja mówię, ja nie siedzę akurat w tym, że tak powiem, uniwersum. To może inaczej. Czy spodziewałeś się, że te reakcje będą takie zdecydowanie podzielone? Nie, znaczy, jeśli... Wiesz, ja nie śledziłem, nie wiem, więc... Jeśli one są na nie, to dziwię się, jeśli są rzeczywiście na nie, bo to jest po prostu kolejna, powiedzmy, interpretacja tej postaci, więc nie musi ona być taka dokładnie jak w książkach. I ja nawet nie chciałbym, żeby była taka nawet dokładnie jak w książkach, bo ja kiedyś miałem zdanie, że jak się robi adaptację, to powinno być wszystko takie samo. A teraz mam inne zdanie, lubię jak coś inaczej jest, bo jaki jest sens oglądania na ekranie tego samego, co mogę przeczytać w książce, w komiksie, albo wiesz, zagrać w grze. A jak mi wolę, żeby pokazali mi twórcy coś nowego, coś oryginalnego, coś, co mnie zaciekawi. A jak mi się na przykład nie będzie podobać, to zawsze mogę wrócić. Albo zawsze mogę nadrobić książki. Bo serial polski widziałem, więc tego raczej już oglądać nie miałem ochoty po raz drugi. Myślę, że jeśli Smok się pojawi w serialu Netflixa, to będzie ciut lepszy. Tak, to na pewno. A powiedz mi, jak w ogóle były te reakcje, bo ty śledziłeś, nie? Więc jak to wyglądało? Znaczy ogólnie, wiesz, jakby nikt nie odmawia klasy aktorskiej, tak mi się wydaje, taki research mam, że nikt klasy aktorskiej Cavillowi nie odmawia. Ale raczej są takie głosy, że nie pasuje, że jest za gładki, że to jest aktor taki za grzeczny, że jest zbudowany jak szafa. Tylko wiesz, no to jest aktorstwo, no wszystko można zmienić, każdego można ucharakteryzować. A mnie w tym wszystkim najbardziej ciekawi to, jaki on będzie miał pomysł na tego Geralta, bo domyślam się, że jeśli go już wybrali, poza tym, że jest znanym człowiekiem, to przedstawił jakąś taką fajną, wiarygodną wizję, którą Netflix kupił, no. Chyba o to w tym wszystkim chodzi też, nie? Co do gładkości Cavilla, no to tak jak już wspominałem wcześniej, polecam obejrzeć ostatnie Mission Impossible, gdzie Cavill w ogóle nie jest grzecznym chłopcem. No ale wiesz, to jest trochę tak, że ludzie mają ten obraz tego Supermana i też chyba nie zadają sobie wszyscy trudu, żeby sprawdzić, jakie inne role grał, a przecież grał i w Hrabi Monte Cristo, i w Tudorach grał, i tam miał takie role naprawdę... No ciekawe, inne od tego Supermana, gdzie był tym, wiesz, herosem z jakąś tam wizją, ratuje świat czy coś w tym stylu, nie? To aktorstwo, no kurczę. Wiesz, to jest też ciekawe, co mówisz, jak on zaprezentuje, bo on grał w gry, więc wie już, kim jest Geralt. Podejrzewam, że nadrobi też materiał, główny materiał źródłowy, czyli książki, więc jestem ciekaw, jaki on przedstawi pomysł na tę postać. Ja chyba nie będę nadrabiał książek do tego momentu, tylko po prostu podejdę do tego tak na świeżo, żeby tak bez porównania, żeby po prostu ocenić to, co pokaże sam aktor, to, co pokażą twórcy serialu na ekranie. Jak oni widzą ten świat, jak oni go zinterpretują, jak oni zaadaptują. No ja ten świat znam z kolei, ale też nie widzę jakby problemu, jeśli będą jakieś odstępstwa, jeśli ten świat będzie tylko, wiesz, jakimś pretekstem do historii, nie? Wiesz, bo jak historia jest dobra, no to się samo obroni. No dokładnie, dokładnie. No. No i co? No to z takim wnioskiem możemy zostawić chyba, nie? Tak, no ja jestem zadowolony, ja się cieszę. Wiesz, aktor z pierwszej ligi na pewno ściągnie, na pewno zainteresuje to większe grono widzów tym, że właśnie on dostał tą rolę i pozostaje się tylko cię cieszyć, że... No bo ten Wiedźmin taki nasz polski trochę, nie? No dokładnie, no, takie nazwisko. No będzie się o tym mówiło, bo to jest jakby nie było gorący aktor, takie gorące nazwisko, nie? W tej chwili i pewnie będzie przez najbliższe lata też gorące. I to jest chyba też trochę tak, że to, że on będzie zaobserwowany tym projektem, że trochę w innych filmach go, takich hollywoodzkich, pełnometrażowych, nie będziemy oglądać przez jakiś czas, bo domyślam się, że chociaż pierwszy sezon ma tylko 8 odcinków, no to jednak to jest historia pewnie na 3-4 lata, no to wiesz...
serial się nie tworzy, nie? W pół roku. No nie, na pewno nie. Tym bardziej, jeśli się odniesie sukces, jak mówimy, to kto wie, być może w kolejnych sezonach, powiedzmy, budżet będzie większy. Tak jak na przykład to było, porównam to do Gry o Tron, gdzie z kolejnymi sezonami HBO wpakowywało więcej pieniędzy w tą produkcję i ona wyglądała już lepiej, w sensie wizualnym. Wiadomo, że scenariusz trochę ubadał troszeczkę z sezonu na sezon. No mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. Ale jeśli odniesie, wiesz, pierwszy sezon w miarę fajny sukces, dobrze się sprzeda, opinie krytyków, a przede wszystkim widzów, bo będą pozytywne, to być może doczekamy się w końcu jakiegoś bardzo dobrego serialu o Wiedźminie. Więc pozostaje się tylko cieszyć. I czekać z... Może nie niecierpliwością, ale z zainteresowaniem. Dokładnie. No okej, dobra, to zostawiamy was z tym na razie. Piszcie w komentarzach, jak wam się podoba. Dokładnie, jak słyszeliście, no nam się podoba bardzo, jesteśmy bardzo na tak, jesteśmy zaskoczeni tym, że to jest tak głośne nazwisko, ale zadowoleni, bo to może być koń pociągowy, plus to może być naprawdę ciekawa kreacja. No i co, no to by było na tyle. Piszcie dokładnie, jak wy to widzicie. No i zapraszamy na Czysta Kultura. Zapraszamy na nasze kanały społecznościowe, na naszą stronę, na naszego YouTube'a. Stronka się powoli rozwija. My to robimy tylko dla fanów, więc wiecie. Ale zawsze jest fajnie miło wymienić zdania z wami i wiedzieć, co wy myślicie na ten temat. Więc jeśli jesteście równie pozytywnie nastawieni co my, to fajnie. Jeśli negatywnie, no to mamy nadzieję, że serial nas zaskoczy. Dokładnie. W każdym razie trzymajcie się i do zobaczenia. Hej wszystkim.